400 metrów ściany, oni się zdecydowali na gładzie. Jak ja bym robił u siebie, tam się zdecydował na karton gips. No ale przy karton gipsie masz ubytki na metrażu. Już wolę stracić ten centymetr mieszkania, ale ile szybciej, pyk, 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 płytki jako tako i fajrant. Siema mordy i wariaty, mówi Spejson. Dzisiaj w odcinku zaprosiłem fachowca, który opowie o remontach. Dobra, tato, już możesz gadać. No dobra, ściawie. Dzisiaj dowiecie się, jak prawidłowo spierdolić robotę. Ty lepiej od razu powiedz, że chuj po gładzie robisz, a nie się tu płytami zasłaniasz. I kto to mówi? Majster, co wyschnięty gips siatką szlifuje. Amatorka. Ja to papier 500 zakładam i ściana jak szkło wychodzi. 500, k***a, zaszkli się od razu. Ach, taka z tobą robota. Boże, 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 Bożenko, jak mogłaś to robić cyganem? Oddaj mi wszystkie karty i pieniądze. Mati, co ty? Przecież jestem twoim bratem. Kieślunek nie ma rodziny. Wiem, jak to jest. Napatrzyłem się na ciebie przez te lata. Widziałem, jak grzebiesz po nocy w moich śmieciach. Czasami specjalnie wrzucałem więcej resztek, żebyś podjadł. A czasami dla żartu... Ach, nieważne. To było tego dnia, co zabrali cię do szpitala. Ale sam jesteś sobie winien. Trzeba było nie iść na studia, tylko do uczciwej pracy. Najpierw sprzątałem magazyn. Ani się obejrzałem, a byłem jego właścicielem. Tępy chuju! Ale mu pan powiedział! Skomponowałem ten utwór specjalnie dla ciebie! Jebał cię pies! Tymczasem w Damaszku! Ojcu Stasia i Nel, wasze dzieci poszukiwane są przez policję! Dzięki Bogu! Nie wiem za co dziękować, oto nakaz aresztowania! Rany Boga, za co? Nel za prostytucję, Staś za stręczycielstwo! Będzie jeszcze drugi za rozboje! To igrał się, a mówiłem, jak pijesz to z umiarem! Albo w domu! Zara, jak to za prostytucję? Ona ma 8 lat! Ale co wyrabia z człowiekiem, to moje! K***a, namierzyli nas! Niczym śpierdeli! Nikt stąd nie wyjdzie, dopóki nie znajdzie się mój portfel! Byłeś mi winny i to więcej niż znalazłem w portfeliku! Oddawaj! Dobra, dobra! Już panas! Yo, motherfucker!